Witaj w siódmym module kursu dotyczącego instalacji elektrycznych. Dziś przyjrzymy się bliżej układom sterowania oświetleniem, które zawierają wyłączniki jednobiegunowe, szeregowe, przełączniki zmienne, układy świetlówkowe i automaty. Zacznijmy od włącznika jednobiegunowego. Ten typ włącznika znamy chyba wszyscy. Służy on do włączania i wyłączania obwodu elektrycznego w jednym punkcie. Stosowany jest najczęściej w niewielkich pomieszczeniach z jednym wejściem jako przełącznik do oświetlenia lub wentylacji. Spójrzmy, jak wygląda schemat takiego włącznika. Po lewej widzimy montażowy uproszczony schemat połączeń, a po prawej schemat montażowy łącznika jednobiegunowego. Drugim rodzajem wyłączników są włączniki szeregowe, inaczej nazywane świecznikowymi. Ich zadaniem jest praca w trzech podstawowych układach. Pierwszy odbiór włączony, drugi wyłączony, drugi odbiór włączony, pierwszy wyłączony. Obydwa otwory włączone lub wyłączone. Wyłącznik ten ma zastosowanie np. w łazienkach do oddzielnego włączenia urządzeń, wentylator, oświetlenie, w pomieszczeniach do świeczników, kinkietów, żyrandoli. A oto jego schematy. Lewy uproszczony i prawy montażowy. Przełącznik zmienny często nazywany bywa schodowym. To dlatego, że układ ten umożliwia sterowanie włączaniem i wyłączaniem oświetlenia z dwóch oddalonych od siebie miejsc w pomieszczeniu. Dzięki swojej prostocie jest chętnie stosowany szczególnie w pomieszczeniach dużogabarytowych, z dwoma wejściami, długie korytarze, garaże. Spójrzmy na jego schemat. Układ świetlówkowy jest ostatnio coraz częściej stosowany, głównie ze względu na oszczędność energii elektrycznej oraz długą żywotność świetlówek. Świetlówki najczęściej stosuje się w dużych pomieszczeniach, do oświetlenia korytarzy i pomieszczeń w biurach i szkołach. Ostatnim rodzajem sterowania oświetleniem, o jakim dziś sobie powiemy, jest automat schodowy. Jest to układ stosowany do czasowego załączania odbiorów z kilku miejsc oddalonych od siebie. Ma swoje wykorzystanie w miejscach rzadko uczęszczanych, w których potrzebne jest czasowe włączenie oświetlenia na stosunkowo krótki czas, np. klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia przechodnie, parkingi podziemne. Były to podstawowe informacje dotyczące układów sterowania oświetleniem. Teraz zapoznaj się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie.